W dzieciństwie wszyscy też tak myślałem, żeby może zmienić dyscyplinę, zacząć biegać. Były tam jakieś podejścia, zacząłem biegać na 100 metrów, ale po 60 metrach zawsze mi się kończyła ta jakby szybkość, ta kondycja, nie wytrzymywałem i stwierdziłem, że jednak piłka nożna, bo to zawsze to kochałem i to jest jednak to. Do tej pory tak, tutaj jeszcze testów szybkościowych nie miałem, rozmawiałem z trenerem, że będą takie, ale jeszcze nie. Jeszcze nie. Wiadomo, że chciałbym grać jak najwięcej, ale to zależy od trenera, taki ma pomysł na mnie, na drużynę, że na razie grywałem tam po 45 minut, teraz po 20. No nie wiem, to zależy od trenera, czy jest zadowalające to. Myślę, że tak, no to jest klub z ekstraklasy, wiadomo, że na początku będzie ciężko, chcę się pokazać jak najlepszej strony i to tylko będzie procentowało, chcę wykorzystać każde minuty na boisku. Jestem prawonożny, ale całe życie grałem na lewej pomocy. Jakoś tak się nauczyłem, tak mi wygodniej. Mogę też grać na prawej pomocy, ale wydaje mi się, że więcej mogę dać od siebie grając na lewej pomocy, bo mogę zejść do środka z tą prawą nogą i uderzyć, czy tam dośrodkować na drugą stronę boiska, a po skrzydle też pójść po linii i wrzucić tą lewą nogą, nie ma problemu. Tak. Urodziłem się w Warszawie, ale mieszkałem przez połowę życia w Mińsku Mazowieckim, a drugą połowę w Markach, też pod Warszawą. A jesteś wychowankiem Legii Stricte? Tak, Stricte. Nie, to pierwszy mój klub. Brat znalazł ogłoszenie w gazecie, że są nabory i pojechałem się spróbować. No i moim atutem była szybkość, a wtedy patrzyli głównie na dynamikę, zwinność, bo tam wiadomo, z piłką to z czasem, tak. No i wtedy tam kolejne etapy przechodziłem, dostawałem się coraz wyżej i zostałem już w tej Legii. Tak, tutaj rozmawiałem właśnie z trenerem od przygotowania, czy tam z masażystami, to mówili, że właśnie chłopaki, którzy przychodzą nowi, to te pierwsze pół roku mają ciężkie, mają jakieś kontuzje, których nigdy wcześniej nie mieli, bo wiadomo, trzeba mocniej popracować nad elementami, nad którymi tutaj już wszyscy pracują od kilku lat. Także zobaczymy, na razie się nic nie dzieje, oby tak dalej. Nie ma, już jest Michał Efir, czy Wojtek Skaba też był, także to już jakby szatnia zaakceptowała to, że przychodzą piłkarze z Legii i nie ma żadnych. Tak, to się powoli staje czymś normalnym, także nie ma żadnych tutaj złośliwych podtekstów, wszystko jest w porządku. Starałem się tam zaklimatyzować z chłopakami, ale to... Znaczy nie ma czegoś takiego, że jest to takie bardzo stresujące, że w szatni każdy jakoś tak dziwnie na mnie patrzy, ja na nich. Nie? Starałem się trzymać tam z chłopakami na początku z Legii, później z młodymi się trzymałem i poszło. No. Nie ma tak, że jakiś większy stres czy blokada. Marzenie? No wiadomo, grać od dziecka marzyłem, żeby zadebiutować w Legii, bo jestem wychowankiem Legii. Nie udało się. No, marzeniem to wiadomo, grać w jak najlepszej lidze. Myślę, że najlepsza liga to jest hiszpańska czy angielska, tak? Zobaczymy. Lubię czytać książki, grać na komputerze. Znaczy nie na komputerze, tylko tam na tej konsoli. To bardziej tak z rozrywki. Nie wiem. Nie mam jakiegoś za dużego hobby.